Każdego dnia w Polsce popełniane są tysiące przestępstw. Na kanale Wiadomości Kryminalne codziennie znajdziecie najbardziej szokujące przestępstwa z kraju i ze świata. Funkcjonariusze Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zakończyli kolejną sprawę poszukiwawczą. Tym razem dolnośląscy łowcy głów zatrzymali, na prośbę funkcjonariuszy z Czech oraz Słowacji, 49-latka ściganego od ponad roku na podstawie trzech europejskich nakazów aresztowania. Mężczyzna dokonywał przestępstw polegających na świadomym wprowadzaniu w błąd osób fizycznych oraz różnych podmiotów, co prowadziło do wyłudzeń znacznych kwot pieniędzy. Poszukiwania znalazły swój finał w jednej z miejscowości w okolicy Polanicy Zdroju. Na początku kwietnia bieżącego roku wrocławscy funkcjonariusze otrzymali informację o możliwym ukrywaniu się poszukiwanego na terenie powiatu kłodzkiego. Współpraca międzynarodowa z poszukiwaczami z Czech i Słowacji, prowadzona za pośrednictwem Enfast Poland, europejska sieć poszukiwań celowych, działającej w Wydziale Poszukiwań i Identyfikacji Osób oraz czynności operacyjne dolnośląskich funkcjonariuszy, doprowadziły do ustalenia dokładnego miejsca przebywania poszukiwanego. Ostatecznie 24 maja mężczyzna został zatrzymany. 49-latek był zaskoczony takim obrotem sprawy. Był przekonany, że poczynione starania zapewnią mu bezpieczeństwo, ponieważ ograniczył kontakty z rodziną na Słowacji, unikał towarzyskich relacji z zagranicznymi znajomymi, a także w Polsce stronił od sytuacji, w których mógłby zostać zauważony publicznie. Te działania faktycznie komplikowały i utrudniały jego poszukiwania. Podczas zatrzymania mężczyzna próbował ukryć się na strychu posesji, w której przebywał, chowając się między zawiniętą watą szklaną łączącą dach z podłogą. Jednak skrupulatne sprawdzenie posesji przez doświadczonych poszukiwaczy doprowadziło do jego ujawnienia. Po zatrzymaniu Sąd Okręgowy w Świdnicy zapoznał się z dotychczas zgromadzonym materiałem dowodowym i na wniosek Prokuratury Okręgowej w Świdnicy zdecydował o zastosowaniu tymczasowego aresztu wobec zatrzymanego. Podczas rutynowego patrolu w kątach wrocławskich 27 maja policjanci ruchu drogowego zwrócili uwagę na kierowcę Volkswagena. Choć pojazd nie wzbudzał zastrzeżeń, to wątpliwości pojawiły się po sprawdzeniu danych kierowcy w policyjnej bazie. Po wpisaniu danych mężczyzny do systemu szybko wyszło na jaw, że nie posiada on uprawnień do kierowania pojazdami i nigdy ich nie uzyskał. Okazane przez niego prawo jazdy od razu wydawało się podejrzane. Doświadczeni funkcjonariusze zauważyli, że dokument nie posiadał wymaganych zabezpieczeń, a jego jakość druku była niska. Początkowo 44-letni mieszkaniec gminy Mietków twierdził, że zdał egzamin na prawo jazdy na Ukrainie. Jednak w końcu przyznał, że dokument, który okazał, zakupił za około 2000 zł za wschodnią granicą po 10 nieudanych próbach zdania krajowego egzaminu na prawo jazdy. Teraz o dalszym losie mężczyzny zdecyduje sąd. Przypomnijmy, że za posługiwanie się podrobionym prawem jazdy grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Mocno z daleka dmuchnąć. Prawo jazdy bym poprosiła tylko o okazanie i będziemy się żegnać. Tutaj brak alkoholu, wszystko w porządku. Pierwsza kontrola od 5 lat. Co pan mówi? Uwaga! Naprawdę? Za temu mandat ostatni raz był. No nie będzie dzisiaj chyba mandat. Tylko muszę mi kluczyki dać tutaj. Dobra. Panie Tomaszu. Tak. Co to jest? No właśnie nie mam problemu wymienić. No ja się nie dziwię, bo to jest tak bardzo złe, no, tak bardzo podrobione. Nie, na pewno nie. Sprawdzimy sobie. Proszę bardzo. Nie ma problemu. Nie raz. To dobrze. Mogą sobie sprawdzać ja nie raz. Zawodowo. Może pan jeździć gdzie pan chce. To jest największy chłam, jaki dawno nie widziałam. Serio, serio. No nie no. Mieli powiedzieli, że jest oryginał. To my sobie to weźmiemy do biegłego. Pan dzisiaj z nami spędzi trochę czasu na PDOZ-cie do 48 godzin. Jeśli okaże się, że biegły oświadczy, że jest to prawo jazdy podrobione, to wtedy zostały około 2 lat w zakładzie karnym. Więc jeszcze raz zapytam. No, powiedzieli, że mam w Kijowie zrobione. I tam mam rodzinę i miałem tam jechać z papierami. Ale jest jak jest i czekam. Dobra, nie ma problemu. Sporządzimy sobie dokumentację. Prawo jazdy dzisiaj jest zatrzymane. Pan także... Proszę panią. No, serio, serio. Proszę pana. Trafił pan na osobę, która jeśli chodzi o prawa jazdy, robi szkolenia. Całej policji.
Więc nie. Dobra. Naprawdę nie mam kupionego. Dobra, no ja nie wiem, co pan robił, mógłby pan sobie za to zapłacić, nie zapłacić, mnie to totalnie nie interesuje. Nie mam pojęcia, kto pana sprawdzał i czy sprawdzał. A na tą chwilę wysiądzie pan z samochodu? Nie da się pani uprosić. Nie. Proszę pana, jak mam się uprosić, jeśli widzę, że to jest kłam, jakich mało? Serio, serio. Dobra, na razie panu założę kajdanki, na ręce trzymane z tyłu. Czekamy, łapki, łapki do tyłu. Pana. Po syna Bożym umiera. Spokojnie. Wykonuje pan wszystkie polecenia. Do tyłu? Ręka. Druga ręka. Czy pan przy sobie posiada jakieś niebezpieczne przedmioty, nóż, cokolwiek? Jakieś prawnie zabronione? Akurat pan trafił na osobę, która robi w ruchu drogowym praktycznie większość praw jazd, które są podrobione. Ja nawet nie potrzebuję lupy, ufałki, bo widzę na elektrycznym żołdokach, że jest dramat. Nie ma większości zabezpieczeń, druk jest bardzo niskiej jakości, nie ma mikrodruku, nie ma na awersie mapy zmiennie optycznej, nie ma opcji, żeby to prawo jazdy było prawdziwe. I gwarantuję panu, że biegło... No idziemy, idziemy. Idziemy. Tylko jeszcze jedno, zapaskiem sprawdziłaś? Nie mam paska w ogóle, mam dres, mogę się rozebrać nie, do zera. Jezus, nie chcemy. Przed pan się, no, idziemy. Pana, kłamie mi pan w żywe oczy. No nie kłamie. No kłamie pan. Ja nie jestem, no powiedzieli, że to jest legalne. No, kto tak powiedział? Ja tam na Ukrainie co robiłem. No to pana tam oszukali w takim razie. No to widocznie się oszukamy. Tak może być. Tu masz mikrodruk. Tu. No tak, to. Tak, i to powinny być wszystkie te napisy, które tutaj są, powinny być mikrodrukiem walnięte tutaj. No. Oczywiście tego nie ma. Tu masz, mapę zmienną optycznie, która generalnie powinna być pod określonym kątem zmienną optycznie. Lecimy dalej. Te wszystkie przepisowania, które tutaj powinny być, to powinny być takie małe linie, które lecą na zdjęcie. Tego też generalnie nie ma. Cały kolor jest totalnie wyblakły, kosmicznie jest wyblakły. Lecimy z drugiej strony. Tutaj powinny być cały mikrodrukiem walnięte. To są dziady. Nawet oni pana oszukali. Do miesiąc, nie po co tam jechać? Miałem zrobić na ciężarówki, miałem to wymienić. Ma tam pan C chyba, nie? No na naczepy miałem. C plus E miał pan zrobić? Tak. Pokaż. U nich jest po roku, nie? No jasne, że jest szajt, że ja nie musiałam mieć lupy do tego. Tak czułem, że coś nie takie, bo to kurde, za łatwo im poszło. Ile pan zapłacił za ten pseudoegzamin? 2000 zł. Dwa tygodnie tam siedziałem. Siedemdziesięciojednoletni mężczyzna zgłosił policji w Skierniewicach zaginięcie swojej 65-letniej żony. Po szeroko zakrojonej akcji poszukiwawczej jej ciało zostało znalezione następnego dnia. Jak ustalili śledczy, kobieta została zamordowana, a mężczyzna przyznał się do zbrodni. Zaginięcie zgłoszono w ostatni wtorek, 28 maja. Mężczyzna twierdził, że jego żona, cierpiąca na zaniki pamięci, wyszła z domu w piżamie, zabierając tylko torebkę. Policja rozpoczęła szeroko zakrojoną akcję poszukiwawczą, wykorzystując drona oraz psa tropiącego. W akcję zaangażowali się także funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Jednak informacje przekazywane przez 71-latka zaczęły się różnić. Mężczyzna zmieniał wersję wydarzeń, twierdząc między innymi, że wyjechał z żoną na piknik i po awanturze zostawił ją samą. Podawał różne miejsca, najpierw Zalew Sulejowski, a potem okolice Wyszogrodu. Monitoring pozwolił śledczym ustalić, że w poniedziałek przed południem mężczyzna wyjechał z żoną samochodem, ale wrócił do Skierniewic sam, myjąc po drodze auto. Przełom nastąpił, gdy w jednej z miejscowości powiatu sochaczewskiego, niedaleko Wyszogrodu, znaleziono ślady przekopywania ziemi. W niewielkim dole odkryto ciało 65-latki z obrażeniami głowy oraz zakrwawione elementy odzieży jej męża. Podczas przesłuchania w skierniewickiej prokuraturze 71-latek przyznał się do zabójstwa żony. Z dowodów wynika, że stan zdrowia kobiety w ostatnich tygodniach się pogorszył. Kilka dni przed śmiercią sporządziła testament, w którym jedynym spadkobiercą ustanowiła męża. Prokurator wystąpił do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 71-latka, któremu grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Czynności w tej sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Skierniewicach. Osób próbowało w ciągu ostatnich dwóch dni nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę, poinformowała w piątek Straż Graniczna na Platformie X. W wyniku agresywnych zachowań dwóch żołnierzy zostało rannych i trafiło do szpitala. Na podlaskim odcinku próbę przekroczenia granicy podjęło 307 osób.
natomiast pozostałe trzy na odcinku chronionym przez nadburzański oddział Straży Granicznej. W Podlaskiem do prób takich doszło w rejonie Białowieży, Narewki, Dubicz-Cerkiewnych, Michałowa i Czeremchy, podał w komunikacie starszy chorąży Michał Bura. W środę miały miejsce 152 próby, a w czwartek 155. Agresywni cudzoziemcy znajdujący się za techniczną barierą kilkukrotnie zaatakowali polskie służby. W wyniku tych działań dwóch żołnierzy doznało urazów twarzy i zostało przewiezionych do szpitala. Bura poinformował, że funkcjonariusze Straży Granicznej udzielili również opieki medycznej czterem cudzoziemcom i zatrzymali czterech tzw. kurierów. Z danych Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej wynika, że od początku maja było ponad 6 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy, a w kwietniu ponad 5,5 tysiąca. Migranci dziesiątkami przedostają się do Polski i publikują w mediach społecznościowych nagrania pokazujące, jak tego dokonali, informuje telewizja Bielsat. Wysyłanie migrantów na polską granicę i ich przerzut ze strony białoruskiej odbywa się przy pomocy sprawdzonych metod. Istnienie zorganizowanego procederu potwierdza sieć czatów i grup, które utworzono, by dzielić się informacjami. Organizatorzy nielegalnej migracji podają tam ceny i oferty oraz informują o sytuacji na granicy. Jedna z grup utworzonych w komunikatorze WhatsApp liczy 459 członków, pochodzących głównie z Afryki, Syrii i Iranu, a także niemal 100 użytkowników z numerami zarejestrowanymi w Rosji i na Białorusi. Większa grupa liczy ponad 17 tysięcy członków. Migrantom podaje się ceny i oferty transportu. Wiza rosyjska kosztuje 4,5 tysiąca dolarów, a przejazd z Mińska do Niemiec 8,5 tysiąca dolarów z zapewnieniem, że pieszo będą musieli pokonać tylko 2 kilometry po polskiej stronie granicy. Organizatorzy twierdzą, że mają porozumienie z białoruską armią. Regularnie pojawiają się filmy przedstawiające migrantów przechodzących przez zaporę, którą Polska postawiła na granicy z Białorusią. Jednym ze sposobów jest po prostu wygięcie ogrodzenia. Ludzie zabierają ze sobą drabiny i przerzucają je przez drut kolczasty po polskiej stronie, podaje Bielsat. Zwykle takie nagrania są robione, gdy migranci żegnają się z przewodnikiem w pobliżu granicy białorusko-polskiej lub już podczas przekraczania granicy Polski i Niemiec. Na nagraniach pojawiają się głównie młodzi mężczyźni, rzadko kobiety lub dzieci. Organizatorzy nielegalnych szlaków udostępniają również zrzuty ekranu pokazujące mapy z lokalizacjami innych osób w pobliżu granicy z Polską i Niemcami. Przewodnicy śledzą swoich klientów i dzielą się informacjami, aby pochwalić się sukcesami, zaznacza telewizja. Na czatach dla migrantów nie znaleźliśmy żadnych doniesień o problemach z białoruskimi funkcjonariuszami, podkreśla Bielsat. Na 186 kilometrze granicy z Białorusią stoi zbudowana w 2022 roku stalowa zapora o wysokości 5,5 metra. Jest ona głównym elementem zabezpieczenia tej granicy przed nielegalną migracją. Uzupełnia ją działająca na 206 kilometrze w Podlaskiem tak zwana bariera elektroniczna, czyli system kamer i czujników. Straż Graniczna wybrała i podpisała umowę z wykonawcą takiej zapory elektronicznej również na Bugu wzdłuż granicy z Białorusią w województwie lubelskim. Zabezpieczenia mają powstać na 172 kilometrach. Planowany jest montaż m.in. około 4,5 tysiąca kamer dziennonocnych i termowizyjnych oraz prawie 2 tysiące słupów kamerowych. Centrum nadzoru powstanie w siedzibie nadburzańskiego oddziału Straży Granicznej w Chełmie. Kryminalni z bydgoskiego Śródmieścia zatrzymali 52-latka, u którego znaleźli substancje zabronione ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. W mieszkaniu oraz piwnicy należących do bydgoszczanina policjanci zabezpieczyli łącznie ponad 2 kg amfetaminy i kryształu. Mężczyzna usłyszał zarzuty, a sędzia aresztował go tymczasowo na 3 miesiące. Grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo zaczęło się od ustaleń kryminalnych ze Śródmiejskiego Komisariatu, które wskazywały, że 52-latek z bydgoskiego Bocianowa może być związany z narkotykami. Aby to sprawdzić, we wtorek, 28 maja, około 9 rano, policjanci udali się pod jego adres zamieszkania. Zauważyli go na parkingu przy jednym ze sklepów i wylegitymowali. Po przedstawieniu powodu wizyty, mężczyzna stał się nerwowy, co jednak nie przeszkodziło funkcjonariuszom w przeprowadzeniu dalszych działań. W mieszkaniu policjanci, wspomagani przez wywiadowców z bydgoskiej komendy miejskiej,
zabezpieczyli 6 woreczków strunowych z białą pastą, ukrytych w kubku w szafce. To był dopiero początek. Następnie sprawdzili piwnicę użytkowaną przez bydgoszczanina. W skrzynce na narzędzia znaleźli 4 worki próżniowe z białą pastą oraz 2 z szarym kryształem. Wstępne badania narkotesterem potwierdziły, że to ponad kilogram amfetaminy oraz ponad kilogram kryształu. Całość trafiła do policyjnego laboratorium kryminalistycznego. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do policyjnego aresztu. Usłyszał zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków, za co grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności. W środę, na wniosek policjantów i prokuratora, sędzia zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu na najbliższe 3 miesiące. Codziennie w Polsce i na świecie popełniane są tysiące przestępstw. Jeśli chcesz być na bieżąco z wiadomościami kryminalnymi, zachęcamy do polubienia filmu oraz do subskrypcji kanału.